Before we begin our program tonight, may I ask you to stand up for the American and Polish national anthems. And
The piano music for the entire evening will be in the most proper hands of Mr. Władysław Bulgari. The guitar music will be played by Maciej Nagro and Jarek Lechański from St. Florian's Agape. So these are our performers. Now I would like to introduce a person who really made this program, and not only this program, but many other colonial programs, events, projects, as well as much bigger than that was possible. She's one of the most resourceful and energetic leaders of our Detroit Colonia. She's a teacher. She was born in Kalush, Poland, and came to America after the Second World War. And after experiencing firsthand Soviet gulags, where both of her parents perished. She survived and, as a young girl, joined the youth division of the Polish Army. She continued and completed her education in Palestine, and this is how she became a teacher. As a young woman, she taught in several schools in the Middle East, including the all-male mechanical college in Kiryat Motzkin. In 1947, she was demobilized and transferred to England, where she married, and then decided to immigrate to the United States. And that was a very, very wise decision, because otherwise, we might not be blessed to have her as our friend. It would be difficult, if not impossible, to tell you what she has done for Colonia ever since she came here. Let me just mention one of her achievements. And this is what we call Polska Szkoła. Helena Szmulkiewicz is a teacher and educator, and the longtime director of Henryk Sienkiewicz Polish Language School. A school teaching Polish American kids about history, language, and culture of Poland. She also teaches Polish language at Mahon Community College and occasionally at the University of Detroit. She is the best promoter of Polish language, Polish tradition, Polish heritage we can dream of. Tonight, she is our master of ceremony, and we would like to thank her for that and for everything. Let's welcome her. Our first celebrant is Mr. Władysław Bulgari. Quoting the words of Halina Masalska, who wrote an interview with Mr. Władysław Bulgari, the name of Władysław Bulgari is known to every Pole living in metropolitan Detroit, and especially to those who attend the cultural events in our area. Who is Mr. Bulgari? Mr. Bulgari was born in Sanok, Poland, where he started his music and voice studies. Then came World War II, and he moved to a beautiful city of Krakow. During the German occupation of Poland, Mr. Bulgari was arrested and taken to Germany's death camp in Auschwitz and Buchenwald. After the liberation by the American Army, he spent some time in Lubecka, where he taught music, singing, and other subjects in the Polish schools. Challenging as his life was, he had time to fall in love and get married to Jadwiga, and they have been happily married for over 50 years. Congratulations. In 1950, they came to Hamtramck, where he started working as an organist in the Communion Apostles Church. We can still hear his love for music, playing the organs, conducting the choir, and teaching children. Interestingly, he never changed his way of life, life of music, life of song, life of humor. He is an exceptional man. He is an institution. And his life is marked as Mr. Music. And Mr. Bulgari will play for us during the whole program. Nobody can do it better. Dziękujemy bardzo.
long list of his achievements. Let me try to do it. What does he do and what doesn't he do? It would take us a long time to list, but let me try to do it quickly. For a few years, he was the choir master of the Kobe Singers Association in America and presently holds the title of honorary chief conductor of this organization. He organized the Polish National Alliance District 122 choir of a youth theater called Maska and was its director. Choir master of men's choir Milan, directed the Hamtramck Philharmonic at certain occasions, directed the Detroit Symphony a few times, directed 500 person choir during Pope John Paul II's visit to Detroit and Hamtramck. Author and published a hymnal for Polish parishes, is the choir director of Queen of Apostles Church, is the choir master of Federal Singing Club that won numerous championships under his leadership. And it is amazing, he has time to educate himself, to work with youth, to be an exemplary husband, father, grandfather, and friend. Meantime, he arranges music and composes. His composition, Już Odrana, will be sung by Mr. Czesław Kojner. Mr. is not here. The member of the Queen of Apostles and here at Squire, and Mr. Bulberg will, the author of their company. More of his songs will be presented later. And Mr. Czesław Kojner and Mr. Dominik Piłowarski will sing Już Odrana. Yeah.
Councilor Bumet, right? Mr. Bumet is always smiling, is always friendly, and is always full of ideas. Extremely punctual and responsible. His whole life is his family and his profession. The music, which demanded his time during the weekends. And it's probably only his only regret that he could not spend the whole weekend with him, with his family. Mary took his life to his wife, Lanavita, for over 50 years. They have two daughters, Yolanda and Barbara, and son, Borisov. They are happy grandparents of five grandchildren. All his accomplishments, I am sure, could not be accomplished without help of his wife, Lanavita. We know that behind every successful man is a woman. To the question, what is his recipe for life? His answer, the future is built on the past, and it is important that the past was built on solid foundation. And he showed us what a solid foundation he is. Thank you, Mr. Goodwin, for your contribution toward our betterment. You are the aristocrat of patriotism, fatherhood, mankind, and music. You are a great human being that contributed so much to this society. You are a great Paul, a great American, cinque levato. And now let's listen to Mr. Goodwin's composition, Ave Maria, that will be sung by Mr. Dominique Pivovarsky. Fanny Pivovarsky, proceed. Born in Jersey City, New Jersey,
In his first year of life, he returned with his family to Warsaw, Poland. There, he graduated from kindergarten, where he met his future wife, graduated from high school, and attended Warsaw Polytechnic Institute. As a young, smart, and talented student, he performed in the school theater. He sang and recited poems. In 1929, he attended Eagle Jamboree in Poznan and belonged to Solidarność Mariańska, of which he is a perpetual member. In 1939, World War II broke out and Poland said no to German expansion. Mr. Oleharczyk wanted to serve in the Polish army, but a quick chain of events prevented him from joining the army. He then decided to join his father in the United States. His personal commitment to help the Polish nation and the cause of freedom spurred his enlistment as a volunteer in the Polish Air Force in Canada, where he received his training as a navigator. He flew over 11 combat missions with the 304th Polish Squadron over the Bay of Biscay. Later, he transferred to the United States Air Force as a bombardier navigator and was assigned to 586th Bomber Squadron on the European continent. Honorary discharge, he returned to school, graduating with a bachelor's degree in business administration from the University of Michigan. After graduation, he decided to go to Poland to look for his childhood love, Pani Bronisława, his future wife. And we are sure that upon their reunion, he sang to his sweetheart, "Love me tender, love me." But I think Mr. Sebastian Szczepański will do a better job, and he'll do it in Mr. Oleharczyk's translation. Sebastian Szczepański. Kochaj, czule, kochaj mnie, mów, żeś moją jest. Niech na skrzydłach życie mknie, aż po czasu kres. Kochaj, czule, słodko mnie, spełnij mych marzeń rój. Bo ja także kocham cię, zawsze będę twój. Kochaj mocno, miła ma, nie daj odejść mi. Niechaj miłość wiecznie trwa, złote snując dni. Kochaj czule, słodko mnie, spełnij mych marzeń rój. Bo ja także kocham cię, zawsze będę twój. In 1949, Mr. Oleharczyk joined General Motors Fisher Body Division, where he worked for 33 years. While working, he earned his master's degree in business administration and in political science from the University of Detroit, where he also worked as an instructor of mathematics and a lecturer in political science. During his busy period of life, Mr. Oleharczyk found time to belong and actively participate in scores of social, cultural, fraternal, professional, veterans, and religious organizations like Lira Singing Society, St. Cunegunda Parish and its choir, Variety Theater, Veritas, Friends of Polish Arts, Polish Army Veterans Association, and holding various positions. Song, Don't Fancy Me In, translated into Polish by Mr. Oleharczyk, will be sung by Mr. Domin Kibolas. Pan Miłosz.
Butler Esquire. Mr. Oleanchik prepared and has given numerous talks on many topics and issues that include close to 2,000 radio broadcasts for the Polish American Congress and Veritas, Polish Catholic University Association. Mr. Oleanchik received various decorations, honors, and awards, and he still finds time for his favorite hobby, a translation of songs and poetry into Polish, French, and English, as well as the writing and recitation of humorous and serious poetry. Regardless of his involvement in the community, his family, his wife, Maigronia, his daughter Anna, his son-in-law, and his grandchildren, Ivona, Renata, and Stefan, are always first in his life, and he is very proud of them. Now, he would like to present his poetry that he wrote for different occasions. A poem for the 25th anniversary of Polish Scout Camp in Białowieża near Port Sanilac will be presented by a Girl Scout, Paulinka Kolczykiewicz. Paulinka, proszę. Królestwo krasnoludków na Białowieży. Jestem król, czuj pierwszy. Czy kto wierzy, czy nie wierzy, jestem królem krasnoludków, co żyje na Białowieży. Mam w pałacu konat wiele, nikt ze starszych o nich nie wie. Pod mchem leśnym korytarze wyjście jest przy drzwi drzewie. Przybyliśmy tutaj dawno, ile lat i liczyć szkoda. Twarze nam się pomarszczyli i zbielała długa prąda. Lud nas wielki wygnał z Polski, ciężkie wtedy były czasy. Więc nas wzięli osadnicy, co karczować przyszli lasy. Coraz rzadziej polskich twarzy, polskiej mowy i zwyczaju. Zapomnieli widać ludzie, jak to było w polskim kraju. Aż tu przyszła delegacja, panów kilku i pań parę. Oglądali cały teren i liczyli drzewa stare. Wtedy ja im podszeptałem, że tu las jak w Białowieży i że bardzo się nadaje na wakacje dla młodzieży. Oni prędko się zgodzili, podpisali co należy i obozy założyli dla harcerek i harcerzy. I co roku teraz w lecie dzieci polskie tu zjeżdżają na kolonie i obozy i po polsku nam śpiewają. Więc czekamy na wakacje, kiedy do nas tu zjeżdżacie, bo tak grzecznych, miłych dzieci nie ma w całym Bożym świecie. A song, Płonie ognisko i szumią pnieje, will be presented by youth group Agape that sings at the Polish Masses in St. Florian Church. And this group has a nice future. Agape. Opowiada staroda.
be an active member. Mr. Oriarche, he is a member of numerous Catholic associations. He wrote and translated religious songs and hymns. His composition, Porto Aurora, will be sung by Mr. Dominique Wobarski and Mr. Tesla Warner. Gentlemen, cieszę się, że to się dzieje. Prosiłbym was, żebyście powstali, bo rota to jednak jest prawie hymn. Był kiedyś. Oh,
kompot, sok i gruszki. Jak rok długi, zapewne nic się tam nie zmieni. Czy śnieżna zawierucha, czy drzewa w zieleni, co dzień tę samą puszkę, w tym samym papierze, na tę samą kolację ten sam człowiek bierze. Biedni, ułomni ludzie. W budowie ich światów samochód potrzebniejszy do życia od kwiatów. Zblazowani nad miarem, zrozumieć nie mogą smaku rwanego jabłka, gdy się idzie drogą. Dziwny świat, bez poezji, piękna, bez fantazji, monotonny, jak gdyby pustynia gdzieś w Azji. Klaksonem samochodu zagłusza skowronka. Szosa bardziej ich nęci niż kwiecista łąka. Królestwo niezabudek obok wolnej drogi, wzdłuż której spaceruje bociąg długonogi. Jakżeż nęci wspomnieniem warszawska kwiaciarnia. Wzrok odśniony powodzi kwiatów nie ogarnia. W morzu barw, tulipanów, groszków i piwoni pną się zwykłe irysy o łagodnej woli. Pośród fiołków i bratków kwitną białe lilie. Delikatna fruwalia swe zwolęczliwy lig, paprocie tajemnicze, niby lasy głębie, a w pośród nich goździki jak białe gołębie, co zda się wnet się zerwą, by krążyć bez końca ponad ziemią w promieniach wiosennego słońca. Tronią z boku, przepyszne w swej królewskiej szacie, rozkwitłe róże płoną w bieli i szkarłacie. Całość robi wrażenie jakby wirydarza, co pachnie pocałunkiem, a ciszą rozważa. Tam każda pora roku ma swą postać śliczną. Wśród zimnych jacynty kwitną na gromniczną, groby pańskie w Wielkanoc tulipany mieszczą, przylaszczki i pierwiosnki koniec zimy wieszczą. Widok fiołków bezwiednie wraz z sobą zamyka pierwszy spacer w jesiące, lecz już bez szalika. Coraz więcej już kwiatów na każdej ulicy. Zielenieją balkony w każdej kamienicy, a na łąkach rozmiękłych dzieci biją wieńce, w których pachną wiosenne złociste naczyńce. No, I'm not done. I'm sorry. Taki brak jest tych kwiatów w krainie dolara. Goni za mną nocami ta cudowna mara, a obok stoją nudne, zszarzałe drapacze. Nad nimi nudne niebo, nudnym deszczem płacze. Biedni, realni ludzie, pieniądz dla nich wszystkim. Całe życie, bez przerwy, wciąż gonią za zyskiem. Nie mają chwilki czasu, co szybko ulata. I mrą życiem zmęczeni, nie ujrzawszy świata. A w nagrodę z śmiertelnie zanudzoną twarzą leżą w jednakim grobie na nudnym cmentarzu. Biedni ludzie, w tak dziwnym żyją oni świecie, gdzie poezja wygrana za głupstwa co plecie, gdzie kwiaty niepotrzebnym zbytkiem są uznane. Niedawno temu w Live Tygodniku dano reportaż o chętremiku. Suche łzy lały anglosaksony. Polski chętremik jest już skończony. Lecz kto jest tutaj, wątpienia nie ma. Polski chętremik Live'a przetrzyma. Zdjęć pół tysiąca nas zdejmowali, z tego 20 w końcu wybrali. Biedził się przy tym sztab ich uczony, jak nas pokazać z najgorszej strony. Dni to ostatnie, polskość zamiera. Tak to się dziwnie Live z życiem spiera. Że dzieci idą i już nie wrócą i że Polacy się z sobą kłócą. Wyścig pijaństwa, bar, zakamarki, sokoli z brzuchem, tłuste kucharki. Nie dostrzegł jednak z Live'a szyderca, że w tłuszczu biją gorące serca. Gdy Live nam wmawia coś przeciwnego, w życiu powstają szkółki polskiego, polskie koncerty, piękne kościoły, sztuka, poezja, gmachy i szkoły. To nie Polonia zamknięta w getcie, lecz wy kultury widzieć nie chcecie. O seminarium ledwie wspomnieli, żeby się ludzie nie dowiedzieli, że i Polonia ma swe uczelnie, które się bardzo spisują dzielnie. Prasa i radio to nowa era. Polskość odżywa, a nie zamiera.
Polonia ceni kultury kwiecie, bo ma za sobą jej tysiąclecie. Dlatego żyje życiem bogatym, lecz biedny Leif się nie poznał na tem. Nic w tym dziwnego, bo anglosasy z polskości znają tylko kiełbasy. Polska uczciwość, zapał i praca więcej się staną niż Leif opłaca. Bardziej potrzebne wyznać tu muszę nie gołe nogi, lecz piękne dusze. Szczytne zadanie to dla Polonii, niechże go dolar nam nie przysłoni. I politycy nie mają racji, że się nie znamy na dyplomacji. Gdyby przed Jałtą nas posłuchali, to by ich hisy nie wykiwali. Co w świecie zbroi zły dyplomata, Polonia chociaż paczkami łata. Panowie z Leifa, wyznam wam szczerze, w waszą teorię wcale nie wierzę. Wasza teoria warta bunt kłaków. Dowodzi tego liczba Polaków. Polonia nadal w życiu jest wiośnie. 350 lat, a wciąż rośnie. Postscriptum, rok 1973. Chemtremik złote gody obchodzi, a Leif tygodnik już nie wychodzi. Kto chciał dowodów, ten się przekonał. Chemtremik żyje, a Leif już skonał. Los w lat 15 dowiódł niezbicie, że kłam zadało Leifowi życie. Busy buying presents for our loved ones, and snow will be here any day, and they're coming on Monday. And there is why we would like to present to you Mr. Orejaczyk's translation of White Christmas that will be sung by Mr. Dominik Iwolaski. Proszę. Gdyż mrokiem zimowym zapadł,
Przepraszam, muszę Państwu zaznaczyć, że lata temu słyszałem pana Oriarczyka śpiewającego, gdy mieliśmy jeszcze wtedy takie jakby zwane wieczorki przy kominku. I przepiękna pieśń, oczywiście uznacie, że prawdę mówię. Więc prosiłem pana Oriarczyka, żeby mi łaskawie napisał słowa i proszę, już od lat mam to i relikwia. Dziękuję bardzo. And now Mr. Woodward's composition, Co to jest kolęda, will be sung by Mr. Dominik Piwowarski. Mr. Piwowarski. And now, Mr. Ornette.
Kolejarczyk will recite his poem, Szarżan, which he was inspired to write after attending Mount Zuleński's concert. Tamara is getting the cake ready, so could you please give us a minute? Wróg już tu, koniu wskok, oszkruj ciało chłom,
a płomień, a rąk, oj jesz! Boli, jak ciemno, coś w sercu piecze. Matuś nade mną, gdzież koń mnie wlecze. Cisza nad Olszyną, świt jest blado-sini, jak żal za dziewczyną, jak smutek matczyny. Dymy się wleką na trupy i wozy na łące, drżą listki osiki, skarżą się brzozy tłaczące. Pylą się nad mokradła wierz długie włosy. Zawodzi wiatr, na ziemię spadła łza krwawej rosy. A tam nad trawę, na dymy krew, nad bitwy kurzawę, zwycięski śpiew. O, powstań Feniksem, zorzą wśród gwiazd, ze zgliszcz kościołów, z popiołów miast. Skrzyknij ku sobie chówce pancerne, dumne a prawe, szumne a wierne. Nad wioski siewne łany, przed Boży tron, bije rozkołysany królewski dzwon. Skończone wieków dzieła, pełnią się sny, to ta, co nie zginęła, dopóki żyję my. I have many more
today, but it's late and the food is waiting for us in the auditorium. So let me at least direct you to the back page of this small booklet where we have listed all the great people who helped to make this program a success. And especially, I would like to thank Mrs. Renata Borkiewicz for being such a great master of ceremony. Thank you very much. Żeby teraz Andrzej wręczył kwiaty panu. Andrzej. Tak, Andrzej wręczył kwiaty panu Oliarczykowi. So may we ask for another życzymy for everybody else? Razem jeszcze. Well, then let me just say two more things in the meantime. Before the final song, the decorations for today's program were all arranged by Mrs. Grażyna Sandel this year. Thank you very much, Pani Grażyna. And the food, which will be served in a few minutes, was prepared by our dear friends of the Hadrami Public Library, Rick Lapham, Elena Powers, Kevin Frisky, Eliana Hausner, Jerry Chemarowski. Again, thank you very, very much. Yes, and now I would like to invite you to join us in our final song of the evening. I should say songs of the evening, because the first one will be Kartles America and the next one will be Boże Rzecz Polska.
Wielkiej Wody, Tamara Sochacka. Tylko kilka słów. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować pani Tamarze i organizatorom tego wieczorku za pełne poświęcenia pracy nad zgromadzeniem tych wszystkich utworów, tych wszystkich pieśni, czy muzyki, czy wierszy. Również gratuluję pani Olejarczykowi na wspaniałych sukcesów. Również chcę podziękować i pani Tamarze, bo która mnie nie zrażała się przez parę lat, nie nagadywała, żeby zebrać moje wiersze tłumaczenia, które są tam po różnych paczkach, na różnych karteluszkach, ja i tam coraz donosiłem, to trwało jakieś, zebrało chyba ze 100 tego, ale że i jestem bardzo zaszczycony, że mogłem być razem na wspólnym wieczorze z panem Władysławem, którego znam od tylu przeszło 50 lat i łączą nas nawet przed wojną. I pan Władysław był socjalistą mariański tam na wschodzie, czy w Saroku. Krakowie, a ja w Warszawie, więc już wtedy nie możemy się nie znaleźć. Więc i bardzo dziękuję i pani Tamarze, i całemu komitetowi, i wszystkim wykonawcom, i to, że mogła pani zebrać tyle talentów, że mogliśmy poznać, posłuchać wzajemnie, więc więcej nie będę mówił. I Państwu, żeście przyszli i cierpliwie wysłuchali. Ja serdecznie dziękuję tym dwóm panom, którzy tak pięknie śpiewali pieśni. Panu Grzegorzowi Wojnarowi i panu Dominikowi Tyłowskiemu. Dziękuję, bo widzę dużo twarzy naszych kurzystów od Królowej Apostołów i od Klarety. Dziękuję za przybycie. Wspomniał o swoim utworze, ja już po polsku będę kontynuować, żeby tam mieli archiwa utworu pana Kazimierza i będą wszystkie przepisania udostępnione do państwa użytku czytania. Now I would like to invite you to the auditorium for the refreshment prepared by the friends of the library. Thank you all.